Siemaneczko, ja jestem Maksymalny77, a to jest kolejny odcinek z Fima na moim kanale. W dzisiejszym odcinku... chwila, bo ja nie jestem jeszcze w sezonie. W dzisiejszym odcinku jedziemy zawody w Krsko, tak więc zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie. Będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Testuję również nowe ustawienie mikrofonu, więc możecie napisać, czy jest dobrze, czy jest źle. Jeżeli będzie jakiś szuruburu w odcinku, w sensie coś będzie szurało, jakiś dźwięk będzie dziwny, to najprawdopodobniej w następnym odcinku postaram się to usunąć, ale po prostu podstawiłem pod mikrofon pudełko, żebym miał wyżej ten, jak to się nazywa? Mikrofon, ponieważ wtedy musiałem być zgarbiony jak ogr pospolity i nie było mi wygodnie. A teraz będę mógł się skupić na typowej prędkości mojego motocykla. Bez większego przedłużania zaczynamy zawody w Krsko. Zauważyłem, że zawsze jak zaczyna się Grand Prix, to zaczynam ziewać. Nie wiem dlaczego tak jest, ale zawsze przed swoim pierwszym biegiem muszę ziewnąć. Ale mniejsza. Jedziemy w biegu trzecim z pola czwartego wraz z dziką kartą Petersenem oraz Wolfindenem. I powiem wam, że zbliżamy się do końca tego sezonu, tak więc możecie w komentarzach pisać wyzwania. Ponieważ naprawdę chciałbym, żeby było ciekawie i to losowanie było jeszcze ciekawsze. Więc wylosuję dwa zamiast jednego, żeby było jeszcze ciekawiej. I potem zmiksuję te dwa wyzwania w jedno i będzie naprawdę bardzo ciekawie. Myślę, że to jest ciekawy pomysł, zwłaszcza patrząc na to, że fajnie będzie zobaczyć dwa wyzwania w jednym. Więcej osób będzie mogło wziąć udział tak jakby w tej serii i myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajne. A teraz zielone światło i Krzysztof Kasprzak jest już gotowy i lecimy. Bieg pierwszy, na razie dobry start. Wow, tam na łokcie poszli. Nie chciałem się tam wtrącać w ten pojedynek, dlatego tak wjechałem środkiem toru. Naprawdę mocno, mocno Petersen podjechał pod Tai Wolfindena. Nie wiem dlaczego wykluczony został tutaj Tai Wolfinden, ponieważ jak dla mnie to powinien być bieg w... Czekajcie. Nie no, to powinien być wykluczony albo Petersen, albo powinien być wykluczony nikt. Po prostu czwórka. Jedziemy pod taśmą ponownie w czwórkę. Tutaj Tai Wolfinden kompletnie nie zawinił. Lecimy ten sam bieg, ale w powtórce trzyosobowej. Krzysztof Kasprzak na razie na ostatnim miejscu zamyka stawkę, ale on już wie, gdzie pojechać i jedzie po pierwsze miejsce. On tutaj chce walczyć naprawdę o najwyższe szczeble w tym Grand Prix, zwłaszcza, że ten tor jest naprawdę jednym z jego ulubionych w tej grze. I teraz ogromna odśrodkowa, bardzo mnie wypchnęło na zewnętrzną część toru. Nie przymknąłem manetki, nie czuję się szczerze mówiąc dzisiaj pewnie na motocyklu żużlowym w Film Speedway Grand Prix. I to jest mój problem, to jest naprawdę duży problem, ponieważ mam z tyłu głowy, żeby pilnować bardzo motocykla. To nie jest taka płynna i ciekawa jazda dla mnie, przynajmniej, mam nadzieję, że do oglądania ciekawa. Ale dla mnie się nieciekawie jedzie, ponieważ boję się, że zaraz mnie podniesie. Bardzo dziwnie siedzi na tym motocyklu, prędkość mam bardzo ładną, ale boję się, że zaraz coś zepsuję. Dobra, dojeżdżam do mety, Krzysztof Kasprzak przywozi 3 punkty i udaje mi się te pierwsze 3 punkty wywalczyć. Druga przyjeżdża dzika karta i Niki Petersen zamyka stawkę z 1 punktem, a ja w tym momencie muszę sobie tutaj poradzić lepiej w biegach po zewnętrznej części toru. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się znaleźć prędkość na tych zewnętrznych częściach toru, ponieważ naprawdę było to bardzo ciężkie. Zwłaszcza, że teraz jestem w ostatnim biegu serii. Tak więc mam nadzieję, że się uda wszystko pięknie. Zapewne oglądacie w tym momencie cykle Grand Prix i naprawdę tak mocno kciuków nigdy za Krzysztofa Kasprzaka nie trzymałem. Szkoda mi tego zawodnika, ponieważ naprawdę jest fajną osobą, ale te zerówki, coś mu ten sprzęt nie ciągnie, coś się przełożyć nie może i no, smutno się patrzy na takiego zawodnika, który widać, że chce się ścigać, widać, że ma... Wow,
tutaj chwila, bo mam laga mózgu. Widać, że ma ochotę się pościgać, widać, że również chce sobie troszeczkę punktów na trasie powyrywać, ale no sprzęt mu to nie umożliwia i niestety widzimy zazwyczaj Polaka na końcu stawki. Miejmy nadzieję, jeszcze troszeczkę tych cyklów Grand Prix pozostało i mam nadzieję, że w końcu zobaczymy Krzysztofa Kasprzaka na pierwszej pozycji i przywiezie nawet komplet być może i troszeczkę jeszcze tam zamiesza w tej klasyfikacji generalnej. Pojechałem bardziej środkiem, dlatego troszeczkę wyhamuję motocykl, żeby wiecie, się ukarać. Bieg 10, Krzysztof Kasprzak, Greg Hancock, Thomas Jonasson i Jason Doyle. Mam nadzieję, że w poprzednim biegu nie jechałem za bardzo środkiem, ponieważ faktycznie ten motocykl troszeczkę mulił i do środka mnie ciągnęło, ale mam nadzieję, że wszystko było git. Jak coś, to napiszcie, czy było dobrze, czy źle, a jak było źle, to coś tam zrobię, żeby sobie utrudnić przez na przykład jeden bieg, żeby było na równi. Dobra. Mniejsza o tamten bieg, zaczyna się kolejny i taśma pójdzie w górę, już poszła. I w tym momencie, gdzie pojedzie, Greg Hancock przymyka tutaj, próbuje się wcisnąć pod łokieć dwóch zawodników. Krzysztof Kasprzak ma prędkość w motocyklu, ma ambicje do tego, aby wygrać ten bieg, ale czy mu się to uda? Na razie na prowadzeniu Amerykanin, Greg Hancock na razie wyjeżdża na bardziej odsypaną nawierzchnię, tam gdzie jest dużo materiału, ale na razie jeszcze przymknięty zostanie Krzysztof Kasprzak. Polek na drugiej pozycji, trzyma się na deflektorze Grega Hancocka, ale chyba właśnie skończyła się historia Grega Hancocka. Amerykanin spada na drugie miejsce, a na prowadzeniu Krzysztof Kasprzak, Polak biało-czerwony, prowadzi na pierwszym miejscu. W miarę pewną przewagę zbudował Krzysztof. I teraz, czy coś jeszcze się stanie w tym biegu? Na razie w miarę równych odstępach wszyscy jadą, poddalali się, rozciągnęli na torze jak harmonika zawodnicy i nic raczej się nie zmieni. Krzysztof Kasprzak przyjeżdżał jako pierwszy i zdobywa 3 punkty, za nim Greg Hancock i na trzecim miejscu z 1 punktem Thomas Jonasson. Bieg 10, bardzo ładny w wykonaniu Kasprzaka. Teraz zobaczymy kolejny bieg w wykonaniu tego zawodnika po zewnętrznej. Naprawdę jestem bardzo ciekaw, jak wygląda jakość w tym momencie audio, ponieważ mam na drugim monitorze, jak tutaj wygląda ścieżka audio i powiem wam, że jest ciekawie, naprawdę. Ciekawa rzecz. Sprawunia. Nie pytajcie, po prostu zacznijmy kolejny bieg, którym jest bieg 13. Chris Harris, Jarosław Hampel i Michael Jepsen-Jensen. Z tymi zawodnikami spotka się Krzysztof w biegu 13. W tym biegu musi jechać po zewnętrznej, a bieg 13 to bieg, który tak naprawdę dopiero otwiera tor po równaniu. Przynajmniej jeżeli dobrze liczę. Tak, w 12 było równanie, a raczej przed 12. Więc teraz będzie trzeba się napędzić po zewnętrznej i nie wiem, czy to się uda, zwłaszcza, że ta szpryca naprawdę bardzo spowalnia motocykl. Mam nadzieję, że teraz się uda jakoś napędzić. Błagam, błagam motorek. Napędź się tam, napędź się tam, napędź się tam. Jeden punkt chociaż, jeden punkt. Każdy punkt jest mega istotny w walce o mistrza świata. W tym momencie udaje się Kasprzakowi wyprzedzić Jepsena Jensena. Duńczyk na ostatnim miejscu zamyka stawkę, a przed Krzysztofem Kasprzakiem jeszcze jeden narodowy kolega, Jarosław Hampel, który jest drugi, wiezie 2 punkty, próbuje gonić Harrisa, ale Brytyjczyk jest już chyba za daleko. Na ostatnim miejscu dalej jedzie Michael Jepsen-Jensen. Chyba już tutaj się nic nie zmieni. Zawodnik w kasku żółtym dojedzie na końcu, a zawodnik w kasku czerwonym dojedzie na początku i wygra ten bieg. Na razie chyba tak to się skończy. Po zewnętrznej bieg moim zdaniem udany, wywalczyłem jeden punkt, nie przywożę zerówki. Akurat teraz, kiedy jest odsypane, to ja muszę jechać krawężnikiem, troszeczkę niesprawiedliwie, nie no, żartuję oczywiście. Tak już się wylosowały numery startowe i ja tutaj nie mogę mieć pretensji do nikogo. Taki jest ten sport i teraz. I teraz, czy Kasprzak wyciągnie z tego biegu jeszcze jakieś punkty? Na razie na ostatnim miejscu, ale Maciej Janowski spada na ostatnie miejsce.
kask biały na końcu, a na prowadzeniu czerwony Holder. Przepraszam, Holder, tutaj troszeczkę za ostro pojechałem. Nie przewidziałem tego, że tak wykontrujesz przed twarzą mi i teraz... Biało-czerwony orzeł wchodzi do tego finału, półfinału, przepraszam, półfinału z wielkim przytupem, ponieważ na razie na prowadzeniu niebieski kask, za którego trzymamy kciuki. Maciej Janowski, fajnie byłoby, gdyby dojechał jeszcze do tej stawki, ale na razie biały kask, w którym jest Polak, zamyka stawkę. Polak i Polak zamykają i otwierają stawkę. A ja kończę ten bieg na pierwszym miejscu i kończymy go pięknie. Zobaczcie, jakie ładne wheelie w ogóle zrobiłem. Bardzo ładne, polecam wszystkim robić wheelie. Wheelie jest super. Co się stało? Ale w tym momencie wypada Andreas Jonsson oraz Nicky Pettersen. A ja mam drugi półfinał. Tak jak chciałem, wybieram chyba pierwszy. Tak, pierwszy wybieram. Tak więc wybieram to pole, muszę przywieźć 2 punkty co najmniej, aby dostać się do półfinału. Jeżeli nie wiecie, to pierwsza dwójka tylko dostaje się do finału. Mogę przyjechać albo pierwszy, albo drugi. Trzecie miejsce to jest dla mnie już koniec tych zawodów. Tak więc zaczynamy, zaraz zielone światło. Dobra, poszli i teraz gdzie by się napędzić? Naprawdę bardzo, bardzo ciemno i chyba mi się nie uda. Chyba mi się nie uda, chociaż się nie poddaję. Nie jest ta stawka jeszcze bardzo daleko, ale no zobaczcie, ja tutaj się zakopuję strasznie. I to nie jest wcale aż takie fajne, ponieważ no nawet patrzcie, że w półfinale drugim nie jestem w stanie dogonić tej stawki, no... Albo ja coś źle robię, albo to jest niewykonalne, żeby wyprzedzić po zewnętrznej w półfinale. Tak naprawdę w tym wyzwaniu, w późniejszym etapie, kiedy te boty mają lepsze silniki, zostałem wyłączony z rywalizacji w półfinale i finale. Gdyby to było na odwrót, to wtedy byłoby o wiele, wiele łatwiej. Ale oczywiście o to chodzi, żeby wyzwanie było trudne i skomplikowane i żeby było ciekawie. I na pewno będzie ciekawie, biorąc pod uwagę to, że właśnie przyjeżdżam ostatni bez punktu i jestem wyeliminowany z walki o punkty i 17 punktów Grega Hancocka oraz Polaka, którym jest Jarosław Hampel na razie. Krzysztofa Kasprzaka dzielą tylko 2 punkty od Amerykanina, którym jest Greg Hancock, a za nim jest tuż Jarosław Hampel z 7 punktami straty. Czy Hampelowi i Gregowi Hampelowi uda się wyprzedzić Krzysztofa Kasprzaka? Zobaczymy, nie będziemy tutaj jeszcze mówić, zostały jeszcze 3 cykle Grand Prix i fajnie byłoby, gdybym zrobił w następnym Grand Prix 1 punkt więcej niż Greg Hancock. W następnym jeszcze 1 punkt więcej niż Greg Hancock i jeszcze w kolejnym 1 punkt więcej niż Greg Hancock. Wtedy będę miał te 5 punktów przewagi, ale ten mistrz świata i ten sezon nie jest jeszcze zakończony. Podwójnie, 2 razy pod rząd, 5 miejsce i teraz jestem ciekaw, czy uda mi się obronić ten tytuł. Naprawdę jestem bardzo ciekawy i kolejnych odcinków już się nie mogę doczekać, ponieważ no... Wydaje mi się, że mogę przegrać ten sezon. Tak więc w dzisiejszym odcinku to jest na tyle finał. Finał, który wygrywa Tai Wufinden, jest bardzo, bardzo trudnym czasem w tym momencie dla Kasprzaka, który przegrywa niestety półfinał i nie dostaje się do finału. Było może by złoto, gdyby nie odsypana nawierzchnia, której nie było. Gdzieś tam zniknęła, być może gdyby to był realny świat, miałbym szansę walczyć o ten półfinał, ale że tor był po równaniu, to w grze nie ma znaczenia tak naprawdę, w którym biegu jest równanie, zawsze tor po równaniu będzie identyczny. Tak więc zawody w Hrsko zakończam, 5 miejsce 1500 monet, a następne zawody w Szwecji, Sztokholm będzie na mnie czekał już za tydzień w poniedziałek o godzinie 18:00, a w tym momencie zapraszam was do subskrypcji kanału, oceny filmiku, łapką w górę, napisania
komentarza z wyzwaniem i w następnym odcinku zobaczymy, jak pójdzie mi właśnie na torze w Szwecji. Na dzisiaj to na tyle. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Miłego dzionka. Cześć. Papatki.